Siema, siema widzu, dzisiaj w poszukiwaniu kontentu znalazłem złoto. Bo jest to piosenka influencerki, to się nigdy dobrze nie kończy. Ale za to jedna rzecz może się dobrze skończyć, czyli coś wyjątkowego się dzieje, bo nie pamiętam, żeby kiedykolwiek takie coś się stało. Shakes and Fidget otwiera, uwaga, szybki serwer. Więcej expa, więcej golda, więcej walk, szybsze budowanie i wiele więcej. Aby zagwarantować swój dostęp wcześniej na ten szybki serwer, wbijaj w link w opisie, zarejestruj się i potwierdź maila, aby otrzymać 25 darmowych grzybków. Jeżeli nigdy nie grałeś w Shakes and Fidget, to jest chyba najlepszy czas, aby teraz zacząć. Jest to gra totalnie darmowa, dostępna na przeglądarce, Steamie, Androidzie, iOSie, czyli wszędzie. W końcu ja już z 10 lat gram w tą grę, od czasów negatywa na YouTubie, a to mało ludzi pamięta. Wbijaj w link w opisie, rejestruj się na szybki serwer i graj ze mną, bo też tam będę grał do końca serwera, bo takiego czegoś nie można ominąć. No, a jak już się zarejestrowałeś, bo tylko osoby zarejestrowane przed startem serwera mają dostęp potem do serwera, to możemy pogadać, widzowie, o tym, że nie zostawiłeś lajka, to na przykład, bo to jest poważny problem, więc zmień to. No i co, jeżeli chcecie, żebym, że tak to powiem, więcej znajdywał influencerek, które robią jakieś piosenki i tak dalej, i my tego jeszcze nie słuchaliśmy, to też zostawcie lajka i subskrypcję, żeby wiedzieć, kiedy o tym nagram, bo zgaduję, że jest o wiele więcej takich piosenek, które jeszcze po prostu nie odkryłem, że jakiś influencer lub influencerka próbują swoich sił w muzyce. W komentarzu już ktoś napisał, czemu ludzie mówią, że twój głos wyszedł źle, to jest super, nie mogę przestać tego słuchać. Paulina Soboj odpisała, dziękuję, nie wiem właśnie, co im nie pasuje aż tak. No to dobra, czyli jeżeli ona sama przyznała, że coś im może nie pasować, tylko po prostu aż tak, że im nie pasuje, to się zapowiada super ta piosenka. O! Kiedy każda influencerka musi mieć nutę, .. Paulina sobie odpowiedziała, a żebyś wiedział, wykrzyknik, twórca internetowy jest od tego, by tworzyć. No, nie powiedziałbym, że to jest zbytnio dobre coś, no bo twórca internetowy jest po to, żeby tworzyć. To dlaczego ona nie zrobi kanału motoryzacyjnego? No bo nie zna się na tym i nie ma do tego talentu, ani chęci i tak dalej. No, tak samo nie ma talentu pewnie do muzyki. No nie wiem, czemu ja już to stwierdzam przed tym, jak to usłyszałem. Znaczy 5 sekund już posłuchałem, więc dobra. Uwaga, przygotujcie się. W lewą rękę like, w prawą rękę subskrypcja, a czołem nie wiem, co możecie zrobić w sumie. Ogólnie ta Paulina Soboń już nagrywała TikToka do mojej piosenki, tej typowy trap, więc poniekąd mnie poniżyła. W sensie, no, wyśmiała moją piosenkę, nagrywając do niej TikToka, bo ja to tak klasyfikuję. Więc teraz my wyśmiejemy jej. O. Kolejna, co się będzie biła na fejmie, czy coś? No, dobra. No teraz to tam dosłownie każdy idzie do tego fejmu, ale może i lepiej, bo będą ciekawsze, prawdziwsze walki. Ale już tutaj widzę na początku, że to chyba będzie jakiś rap czy coś, nie? No bo tutaj boxing i w ogóle, czyli jeżeli to będzie prawilny, że tak to powiem, uliczny rap, to aż się zdziwię i powiem, że kurde, no dobre. No dobra, możemy skipnąć ten trailer do jakiegoś Jak zostałem gangsterem czy coś? Yo. Dobra, nie. O Jezus! Raperzy w 2010 be like, yo. No, nikt w 2021 nie zaczyna. Jak chce być brany na poważnie, od yo. W ogóle nigdy chyba, ja od 6 lat nie usłyszałem, żeby jakaś osoba powiedziała yo. Mówi Paula RSN, mój pierwszy track, 2021, sprawdź to. No sprawdzam to właśnie i jakoś, no, że tak powiem, nie jestem zdziwiony, nie? Jakby to było dobre, to bym był zdziwiony, ale wątpię, że to będzie dobre. Paula Waksy, nie znoszę porażki. Biorę wszystkie trudy, które spotykam na barki. Okej. Gangsta rap, jak już mówiłem, już po yo wyszło, nie? No, a ja wiem, kto yo użył. Kuźwa, psychokapl to użyło. Bart
Bartek uczy, byś miał zawsze stawać do walki. Nie piorę publicznie brudów, wrzucam je do pralki, wiesz? Nie no, ja nie wiem jak to określić. No nie przychodzi mi inne słowo niż gówno do głowy. No serio, no może profesjonalnym krytykiem nie jestem, ale potrafię stwierdzić, co jest gównem, jak to widzę, nie? Czasem tak jest, nie wiesz co jest pięć i jesteś na nie. Ja idę po swoje, mogę nawet po to biec. Mam serce. I jak zawsze przy takich, kurde, parodiach piosenek, czy cokolwiek to jest, naprawdę, no, parodie z dupy już są lepsze. A to są parodie. A oni tutaj naprawdę starają się, czy coś. I myślicie, że oni serio w głowie mają takie, kurde, ale fajną nutę wypuszczę, każdemu się spodoba? I mają zdziwienie, jak się każdemu nie podoba, czy nie? Cena baczność, kiedy obserwuję cel. Nie idę na wagary, kiedy życie daje lekcje. To nie takie częste, biorę na klatę presję. Gram różne postaci, ale dzisiaj sobą jestem. Robię film, robię zdjęcie i chcę więcej. No influencerki i znów śpiewa o tym, że ona chce lekcje życiowe. Ona biegnie do celu i śpiewa też o robienie zdjęć na Instagramie i że chce coraz więcej i tak dalej. No naprawdę zapowiadało się to na poważny rap na początku, ale się skończyło jak się skończyło. W sumie jeszcze się nie skończyło, ale ja już czuję, że mój mózg się kończy, jak to słucham, szczerze mówiąc. Albo przynajmniej uszy, nie? Jak mam wytrzymałość na uszach, to jest na wykończeniu obecnie. I długo działam tak, bo kocham się rozwijać. I mówią, robisz hajs, a wcale nie tyrasz. To tylko foda, a ty się z prawdą mijasz. Czekajcie, czy ona właśnie wersowuje? W sensie, ona dosłownie śpiewa o tym, że jak ludzie się śmieją, że ona zarabia łatwy hajs, bo tylko foty musi robić, to ona tutaj mówi, że nie, ty się z prawdą mijasz, tak nie jest. To co, robienie zdjęć to jest ciężka praca? Czy ona to sugeruje w tej piosence? Ja myślałem, że nie może być gorzej. Myślałem, że przynajmniej no ten tekst jest w miarę okej, ale nie. Ziomek, jest jeszcze makijaż. Paula RSN. W sensie, no to jest chyba koleżanka Marti Renti, nie? Oni razem na tym Backstage coś takiego występują, więc nie dziwię się, że ta piosenka jest tak samo zła jak Marti Renti piosenki. Marti Renti w swojej piosence też jakieś farmazony gadała, plus próbowała zrobić z siebie, nie wiem, jakąś taką gwiazdę czy coś takiego. No i ona też tutaj dosłownie zrobiła piosenkę sama o sobie. Paulina Soboń, Soboń jestem. No, dosłownie jakby nie wiem kim była. Jak dobrze być sobą, Paula. Jak dobrze być sobą, o Jezus Maria, no jeżeli... Typowa piosenka influencerki Be Like, no dosłownie to jest typowa piosenka influencerki, no śpiewanie o fotach na Instagramie, o tym jakim się jest super, życie ma fajne, o jak dobrze być sobą, no tak, influencerki, osoby, które najbardziej są sobą, no chyba, że serio są sobą i po prostu są takie, a nie i jakie. Hej, jak dobrze być sobą, hej, jak dobrze być sobą. Kurde, ale mi jej chłopak, bo to jest chyba jej chłopak, przypomina Kurego z boku. No nie mówcie, że tutaj nie widzicie Kurego teraz. Ja wam pokażę. To jest jej chłopak, a to jest Kury. No to ja się nie dziwię, że ona tutaj rapsy robi. Najważniejsze ziomki to team Sobońki. Nie, ja myślę, ja zawsze myślę, że już gorzej nie może być. I zawsze te influencerki mnie zaskakują. Tym bardziej ta influencerka, no. Jednak może być gorzej, zatkajcie uszy, jeżeli już macie na wykończeniu. Najważniejsze ziomki to team Sobońki. Dziękuję za piątki, wsparcie i fotki. Dzięki wam nie stoję w miejscu, nawet jak są korki. Nie oglądam się na tych, co palą mosty. Czy ona tutaj próbuje znów wersowować i nazwała swój fanbase, że tak to powiem, team Sobońki? Że jak team Sówki? Wow, nie dowierzasz, robisz double check. Co się dzieje? Ona robi rapy też. Aha, że ona tutaj zrobiła beat change, że niby jest tutaj uliczny rap robiony, widzowie, więc słuchajcie uważnie. Lekki podkład, bo to nie jest double wear. Fakt, patrzysz na mnie, robisz double tap. Znów kobieta robi rap, może dlatego ci ciężko. Powiedz, wyprowadzasz się, że znowu pak... Nie jest mi ciężko, dlatego że kobieta robi rap. Na przykład jest wiele kobiet, które super robią rap i tak dalej, ale... Bardziej dlatego, że influencerka robi rap, nie? To wydaje mi się, że tobie przeraża. I to chyba już pomału taki stereotyp po prostu, no jak influencerki zawsze wypuszczają piosenki, to wychodzi właśnie tak jak to, nie? Kupujesz się frędzą, rymy jak torebkę zawsze mam pod ręką. Nie płynę z prądem nawet jeśli jadę Teslą. No nie, no jeszcze obraziła mi wymarzone autko Tesle, no jaki...
jaki ciul. I zapytacie, Zebo, jak ci obraziła Tesla? No jak, przecież tylko zaśpiewała o tym. No właśnie o to chodzi, zaśpiewała o aucie moim wymarzonym, więc poniekąd go obraziła, dając go do tej piosenki, nie? Tutaj jakbyśmy mieli jakieś, nie wiem, auto dać do tej piosenki, żeby go nie obraziła, to na przykład, nie wiem, Toyota Yaris, no to wtedy, wtedy by pasowało do tego. Lubię próbować nowych rzeczy, wciąż to fakt. Mam dużo panczy, gdy trenuję boks i rap. Jak już mówiłem, super, że lubisz próbować nowych rzeczy, ale niektóre rzeczy po prostu dla człowieka są niestworzone, nie? Ja bym na przykład chciał skoczyć ze spadochronu bez spadochronu, no ale jest to dla mnie niemożliwe, bo by to się źle skończyło. Tak samo tutaj jest z tą piosenką. Ty chciałaś spróbować rapu, ale niestety źle to się skończyło, to było nieuniknione. Strzelam do celu, typie, możesz Glocka dać. Ty nie trafiasz do mnie, to nie nawet close enough. To nie close enough. To nie close enough. To nie close enough. No podobnie, jakby nie mogło być gorzej, to jeszcze wplątała angielski do swojej piosenki, która i tak po polsku już źle brzmi, to jeszcze dała angielski. Pablo MSN. No ja też teraz się spełnię i wyłączę to przed tym, jak będzie już za późno, bo i tak pod koniec chyba jest sam refren. Ale nawet jeżeli jest coś innego, to nie, ja już nie wierzę, że cokolwiek by uratowało tą piosenkę. Wątpię, że cokolwiek mnie uratuje, widzu, chyba że zostawisz lajka i subskrypcję, to wtedy mnie to uratuje i będę ponownie szczęśliwy, może kiedyś i będę prawdziwym chłopcem. Ja się z wami żegnam, widzowie, do jutra, do jutra. Żegnam się z wami. Kuźwa, ale mi to sprało mózg, serio.